Abraham Shakespeare wygrał na loterii zawrotną kwotę 30 milionów dolarów. Amerykanin był analfabetą. Podejmował różne, kiepsko płatne prace i na co dzień mieszkał z matką. Z dnia na dzień zyskał status milionera. Wszystko wskazywało na to, że czeka go ogromna poprawa jakości życia. Bogactwem jednak nie cieszył się zbyt długo. Abraham na własnej skórze przekonał się o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Fortuna na jego koncie błyskawicznie przyciągnęła chciwych znajomych i wszelkiej maści spryciarzy, którzy mieli ochotę na odkrojenie kawałka tego wielomilionowego tortu. Przepełniony naiwnością i wielką hojnością, zaczął trwonić przytłaczający go majątek na prawo i lewo. Rozdawał, pożyczał i fundował. Kiedy jakiś czas później pomoc w zarządzaniu pieniędzmi zaoferowała mu pewna kobieta, wydawało się, że w końcu zapanuje nad budżetem. Abraham nie wiedział jednak, że za tę znajomość będzie musiał zapłacić najwyższą cenę. Wyższą niż jakakolwiek wygrana na loterii. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienia go w swojej aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję. Sonder. Poznaj nieznane historie. Abraham Shakespeare od urodzenia mieszkał w Lakeland, nieco ponad 100-tysięcznym mieście na Florydzie. Bardzo szybko wszedł w konflikt z prawem, ponieważ już jako 13-latek został aresztowany za kradzież w sklepie i trafił do poprawczaka. Przez kolejną dekadę nie schodził z przestępczej ścieżki, która zaprowadziła go prosto za kratki. Po opuszczeniu zakładu karnego w 1995 roku, pozbawiony środków do życia oraz własnego lokum, musiał wprowadzić się do matki. 29-letni wówczas Abraham zaczął imać się wielu dorywczych zajęć. Na przestrzeni lat pracował m.in. na zmywaku czy jako śmieciarz, lecz wciąż nie potrafił wziąć pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Z niektórych prac go zwalniali, z innych z kolei rezygnował sam. W dokumentach sądowych istnieją zapisy, w których patrzy na siebie bardzo krytycznie. Pewnego dnia obudziłem się z pieniędzmi w kieszeni. Wtedy powiedziałem sam do siebie, że dzisiaj nie idę do pracy. Zwolniłem się z niej. Byłem młody, głupi i nieokrzesany. Abraham lubił włóczyć się po ulicach. Często kierował bez prawa jazdy i uczestniczył w bójkach. W październiku 2006 roku został aresztowany. Tym razem za niepłacenie alimentów na swojego syna Mosesa, którego spłodził razem z byłą partnerką. Między nim a kobietą często dochodziło do kłótni. Abraham otrzymał nawet zakaz zbliżania się do dawnej ukochanej. Po kilku tygodniach od wyjścia z aresztu, Shakespeare pracował w roli pomocnika kierowcy ciężarówki za 8 dolarów na godzinę. Do jego zadań należał rozładunek naczepy w barach szybkiej obsługi. 15 listopada 2006 roku Abraham razem z kierowcą ciężarówki Michaelem Fordem zmierzali do Miami w celu dostarczenia towaru. Ford na chwilę zatrzymał się w przydrożnym minimarkecie Town Star w miejscowości Frostproof i zapytał kolegę z pracy, czy coś mu kupić. Shakespeare, mający wtedy 5 dolarów w kieszeni, poprosił o 2 losy na znaną loterię Quick Pick Lotto, po 1 dolarze każdy. Jeden z nich, zawierający numery 6, 12, 13, 34, 42 i 52, okazał się zwycięski. Kiedyś Abraham, przechadzając się bogatą dzielnicą rodzinnego miasta, jedynie marzył o byciu milionerem.
Teraz życie mężczyzny miało wywrócić się do góry nogami. Shakespeare wygrał w środę, a już w piątek był w stolicy Florydy, Tallahassee, by tam paradować z wielkim czekiem na 30 milionów dolarów. Miał do wyboru albo jednorazową wypłatę w wysokości 17 milionów, albo 1,5 miliona rocznie przez 20 lat. Wybrał tę pierwszą opcję. Ostatecznie po opodatkowaniu zainkasował 12 milionów 300 tysięcy dolarów. Abraham wcześniej nie posiadał nawet konta w banku, a teraz widniała na nim niebotyczna kwota. Podekscytowany Shakespeare obiecał, że pieniądze go nie zmienią i faktycznie trudno było zauważyć u niego oznaki wody sodowej. Na początku spłacił dług alimentacyjny w wysokości 9 tysięcy dolarów i założył swojemu synowi fundusz powierniczy na okrągły 1 000 000 dolarów. Następnie przyszedł czas na odrobinę przyjemności. W styczniu 2007 roku za nieco ponad 1 000 000 dolarów kupił mającą 2000 metrów kwadratowych rezydencję, oddaloną kwadrans drogi od domu jego matki, na zamkniętym, bogatym osiedlu. Dom posiadał 4 sypialnie, 4 łazienki, garderobę, basen wraz ze spa, czy choćby przestronny taras. Wkrótce do garażu świeżo upieczonego bogacza zawitał nowy samochód marki Nissan, a czas na nadgarstku odmierzał mu Rolex nabyty w Lombardzie. Mimo tych wydatków dalej chodził na zakupy do Walmarta, jadał w taniej knajpie i nie patrzył na nikogo z góry. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, ponieważ zaczął pomagać ludziom na wielką skalę. Problem polegał na tym, że chętnych na jego pieniądze gromadziło się coraz więcej i więcej. Dzwonili starzy znajomi, dalsi krewni, a nawet zupełnie obcy ludzie. Abraham nie umiał odmawiać, zwłaszcza że każdy, kto prosił o pieniądze, tłumaczył to trudną sytuacją finansową. Ojczymowi wręczył 1 000 000, a trzem przyrodnim siostrom po 250 000 na głowę. Spłacił hipotekę przyjaciela, a także kilkudziesięciotysięczny dług znajomego z sąsiedztwa, którego nawet dobrze nie znał. Kuzynowi kupił dom, natomiast najlepszemu przyjacielowi syna swojego brata od tak podarował 40 tysięcy. Jego fortuna przyciągała ludzi jak magnes. Opłacał pogrzeby i czynsze, oferował bezterminowe pożyczki czy po prostu rozdawał gotówkę. Z dobrego serca chciał też nabyć tanie mieszkania, by mogli tam wprowadzić się ci najbardziej potrzebujący. W bardzo krótkim czasie zyskał status lokalnego bohatera i dobroczyńcy. Choć dawniej często figurował w policyjnych kartotekach, najbliżsi i znajomi opisywali go jako porządnego człowieka o dobrym sercu. To było przerażające, ponieważ zupełnie nie miał pojęcia, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Miał wokół siebie grono ludzi, ale połowy z nich w ogóle nie znał. Oni doskonale wiedzieli, że nie umiał czytać ani pisać. Wiedzieli, że nie napisze niczego poza swoim imieniem i nazwiskiem. Mówiła kuzynka Abrahama, Tammy Edom, w jednym z odcinków serii dokumentów Buried in the Backyard, emitowanym na platformie Oxygen. Radość Abrahama próbował zmącić były kolega z pracy, Michael Ford, który oskarżył go o kradzież zwycięskiego kuponu. I kilka miesięcy po wygranej, w kwietniu 2007 roku, pozwał go do sądu. Mężczyzna utrzymywał, że włożył losy do portfela, a portfel umieścił w schowku, skąd Shakespeare rzekomo je zabrał. Według oskarżonego, Ford, dowiedziawszy się o wygranej kumpla, przyszedł do niego prosić o 1 000 000 dolarów, by móc otworzyć własny biznes. Shakespeare odparł, iż nie przelano mu jeszcze pieniędzy i trzeba poczekać.
Niecierpliwy kierowca ciężarówki postanowił jednak przybrać ofensywną postawę i właśnie wtedy zagroził Abrahamowi pozwem, czym kompletnie go do siebie zraził. Prawnicy Forda za wszelką cenę chcieli przedstawić osobę Abrahama jako notorycznego przestępcę, wyciągając jego grzechy z przeszłości. 5-dniowy proces zakończyły trwające godzinę obrady ławy przysięgłych, która nie dała wiary w słowa Forda i wydała wyrok uniewinniający. Pochopne postępowanie bez wątpienia go zgubiło, ponieważ jak przyznał Abraham, którego opłaty prawne kosztowały 800 tysięcy dolarów, gdyby Ford cierpliwie poczekał, ten ofiarowałby mu sporą kwotę. Ford zanegował decyzję ławy przysięgłych i odwołał się od wyroku. Wokół Szekspira, oprócz tłumu sępów, kręciło się też sporo osób dobrze mu życzących. Radzili, aby przystopował z rozrzutnością, jednak on, zadowolony poklepywaniem po plecach przez obdarowywanych ludzi, nie przyjmował konstruktywnej krytyki do wiadomości. Dopiero po kilku miesiącach takiego życia zaczął odczuwać zmęczenie. Telefon dzwonił notorycznie, a pukanie do drzwi gigantycznej posiadłości nie ustawało. Abraham zmienił nawet numer telefonu i nocował u swojego przyjaciela, Grega Smitha, któremu również pożyczył kilkadziesiąt tysięcy dolarów. W ten sposób mógł trochę odetchnąć od natrętów. Pieniądze znikały z jego konta w zastraszającym tempie. Ale to inne zniknięcie stanowi punkt kulminacyjny tej historii. Zniknięcie samego Abrahama Szekspira. Sonder, poznaj nieznane historie. W kwietniu 2009 roku nikt nie potrafił zlokalizować hojnego milionera. Bliskie otoczenie Abrahama sugerowało, że miał już dosyć chciwych znajomych i uciekł. W maju czekała go ostateczna rozprawa z niechcącym mu odpuścić Michaelem Fordem. Był też po nieudanym, burzliwym związku z niejaką Centurią Butler, z którą miał kolejne dziecko. Para często darła koty, ponieważ Centuria nie mogła znieść faktu, że jej ukochany tak po prostu rozdaje pieniądze. Znajomi Abrahama sugerowali, że nowa partnerka, mówiąc kolokwialnie, leci na jego pieniądze i wspaniały dom. Związek ten rozpadł się mniej więcej w momencie, gdy Centuria urodziła dziecko. To jednak inna, poznana w tamtym czasie kobieta, miała wiedzę na temat tego, gdzie przebywa Abraham. Jesienią 2008 roku agentka nieruchomości, która sprzedała Szekspirowi willę wartą ponad milion dolarów, mówiła na jednej z konferencji prasowych o jego niesamowitej wygranej oraz związanej z nią filantropią. Do agentki podeszła wówczas pisarka w średnim wieku, przedstawiająca się jako Doris Didi Moore, mówiąc, że jest zafascynowana postacią Abrahama. Poprosiła o spotkanie z nim pod pretekstem napisania książki. Po odbyciu kilku rozmów, Didi Moore przestała snuć plany literackie i postanowiła zaproponować Abrahamowi pomoc przy księgowości. Kiedy Didi Moore go poznała, z całej fortuny został mu na koncie jedynie milion dolarów. Moore prowadziła swój własny biznes i ciągle dawała do zrozumienia Abrahamowi, że chce mu pomóc i dać coś od siebie, a nie tylko zabrać, tak jak inni dookoła. Tłumaczyła Marisa Green, dziennikarka pisma The Ledger. Moore prowadziła firmę zajmującą się zawieraniem kontraktów na usługi pielęgniarskie ze szpitalami i domami opieki. Zaproponowała nowemu znajomemu utworzenie biznesowego partnerstwa,
zostając w ten sposób jego doradcą i pomagając mu między innymi w zbieraniu długów od wierzycieli. Abraham, słynący przecież z naiwności, nie zauważył wtedy niczego niepokojącego. Shakespeare w ciągu pierwszych miesięcy 2009 roku przepisał na firmę doradczyni swoją posiadłość, wszystkie aktywa i nieściągnięte jeszcze długi na kwotę prawie 400 tysięcy dolarów. Didi sprytnie manipulowała nim, wyolbrzymiając jego problemy z alimentami. Przekonywała, że przepisując swój majątek na nią, zabezpieczy go to przed nierozsądnymi wydatkami. To była tylko jedna z wielu brudnych gierek. Brutalnie wykorzystywała łatwowierność i nieumiejętność czytania 43-letniego wówczas mężczyzny. Jakiś czas po przepisaniu jej wszystkiego, co miał, przestał kontaktować się z bliskimi. Natomiast Moore wraz z chłopakiem oraz synem zamieszkała w jego domu. Jeszcze przed zniknięciem swojego biznesowego partnera zakupiła z otrzymanych środków dwa samochody – Chevroleta i Corvette. Wszyscy próbowali nawiązać z Abrahamem jakikolwiek kontakt. Jego przyjaciel, Greg Smith, telefonował do niego regularnie i to w końcu dało efekt. Dostał SMS-a od zaginionego, w którym ten dawał do zrozumienia, że potrzebuje odpoczynku i że wkrótce wróci. Taką wersję potwierdzała także Didi Moore, mówiąc wszystkim pytającym, że Shakespeare wyjechał, by oderwać się od coraz gorszej codzienności w Lakeland. Gregowi cały czas coś nie dawało spokoju. Abraham był analfabetą, a SMS napisany był w bardzo formalnym stylu, zupełnie do niego niepasującym. Wiadomości tekstowe dostawał też jego syn Moses, z którym miał w zwyczaju rozmawiać przez telefon. Jeden ze znajomych Abrahama wysłał mu SMS-a z pytaniem, na które tylko on mógł znać odpowiedź. Wtedy Shakespeare przestał odpisywać. W sierpniu 2009 roku kuzyn Abrahama imieniem Cedric przyniósł jego matce Elizabeth prezent na urodziny, który rzekomo kazał wręczyć jej syn. W kopercie znajdowało się $100, naszyjnik oraz kartka urodzinowa. Elizabeth, kamień spadł z serca. Cedric powiedział też, że wielokrotnie rozmawiał z nim przez telefon, co tylko jeszcze bardziej uspokoiło kobietę. Tak naprawdę Cedric kłamał, lecz działał w dobrej wierze. O dostarczenie kartki i naszyjnika poprosiła go Didi Moore, płacąc mu za to $5000. Cedric sądził, że tym sposobem pomoże Abrahamowi w dalszym ukrywaniu się. Poza tym pilnie potrzebował pieniędzy, więc chętnie przyjął ofertę. W listopadzie minęło 7 miesięcy, odkąd Abraham przepadł jak kamień w wodę. Cedric coraz bardziej martwił się o krewnego. Czuł, że coś jednak się nie zgadza. Postanowił zgłosić jego zaginięcie na policji, a także przyznać, że wziął udział w intrydze zorganizowanej przez Didi Moore i tak naprawdę nie widział się z kuzynem ani nie rozmawiał z nim przez telefon. Poruszona bizneswoman wezwana na komisariat tłumaczyła, że nie wie, gdzie jest Abraham, ale ma z nim kontakt i do tej pory robiła wszystko, by uspokoić jego matkę, jak na przykład przy pomocy prezentu urodzinowego. Utrzymywała, że Shakespeare wyjechał daleko, bo chciał uciec od problemów. Kwestię mieszkania w domu zaginionego wyjaśniła bardzo prosto. Rzekomo nabyła od niego willę za cenę $655 000, choć nie potrafiła w żaden sposób tego udokumentować. Mówiła również o alimentach na nowo narodzonego syna, których Abraham nie chciał płacić. I to też miał być jeden z powodów jego zniknięcia. Na potwierdzenie swoich słów pokazała film,
na którym pyta Abrahama o to, czy ma dość takiego życia i czy chce wyjechać. Nieśmiały i pozbawiony entuzjazmu mężczyzna potwierdza. Do you get tired of people asking you for money all the time, Abe? Give me your opinion on it. I've been tired a year ago. How do you like it? Are you gonna miss your home? Yeah, but I miss it, but life goes on. Materiał zawierał ciąg pytań Didi i miał przedstawiać go jako osobę zmęczoną i zrezygnowaną. Didi wyjaśniła, że filmik powstał, ponieważ spodziewała się wizyty policji, kiedy Shakespeare już wyjedzie. Pokazała też SMS-y, by udowodnić, iż rzeczywiście mają kontakt. Cóż, po namierzeniu komórki zaginionego okazało się, że to podejrzana kobieta ma ją przy sobie. Gdy skonfrontowano z nią te ustalenia, rozpaczliwie próbowała się bronić, twierdząc, że Abraham dał jej swój telefon, by unikać niechcianych rozmów. Poza oficjalnymi rozmowami z policją, Didi rozsiewała plotki na temat Abrahama, które potem szerokim echem odbijały się w okolicy. Gregowi Smithowi próbowała wmówić, że zgwałcił młodą dziewczynę i przez to musiał uciec. Policjanci doskonale widzieli, że Didi w jednym momencie zmyśla coś na poczekaniu, w drugim zaś odtwarza przygotowany przez siebie scenariusz. Wiarygodności na pewno nie dodawała jej przeszłość. W 2001 roku miała problemy z prawem, a wszystko przez oszustwo, którego dopuściła się, by uratować samochód przed windykacją. Przy pomocy znajomego upozorowała własne porwanie, zeznając, że 3 latynosów porwało ją, wykorzystało i następnie ukradło jej samochód. Została znaleziona przy poboczu ze związanymi nadgarstkami, które, jak się okazało, związała sobie sama. Prawda wyszła jednak na jaw, kiedy wspomniany znajomy przyznał na policji, że pomógł zorganizować Didi całą mistyfikację. Za fałszywe zgłoszenie przestępstwa została objęta rocznym nadzorem policyjnym. Od Didi czuć było kłamstwem na kilometr, ale wciąż pojawiały się poszlaki, które faktycznie sugerowały, że Abraham wyjechał. Na początku grudnia 2009 roku detektyw David Wallace, który należał do zespołu zajmującego się poszukiwaniami, otrzymał anonimowy telefon od tajemniczego mężczyzny z Miami. Informator stwierdził, że widział Shakespeare'a w klubie ze striptizem i ponoć przypadkowo zobaczył jego dowód tożsamości. Gdy Wallace dopytał go o szczegóły, ten natychmiast się rozłączył. Jeszcze ciekawiej zrobiło się, gdy kilka dni przed końcem roku matka Abrahama odebrała telefon, będąc wówczas w restauracji razem z Didi, która próbowała utrzymać z nią dobry kontakt. Elizabeth usłyszała w słuchawce niewyraźny męski głos, którego jednak nie rozpoznała. Rozmówca podawał się za Abrahama i stwierdził, że wszystko u niego w porządku. Staruszka nie uwierzyła w te słowa, a dialog zakłócał gwar panujący w lokalu. Gdy połączenie nagle przerwano, Elizabeth powiadomiła śledczych o podejrzanym telefonie, a ci szybko go namierzyli. Okazało się, że pochodzi z komórki Grega Smitha, przyjaciela Abrahama. Policjanci zaczęli bacznie obserwować ruchy Smitha, aż w końcu wpadli na znaczący trop. Jadąc za mężczyzną, zauważyli, jak spotkał się na jednym z parkingów z blondwłosą kobietą, która wręczyła mu pieniądze. Kiedy Smith stanął na czerwonym świetle, został aresztowany i zabrany na przesłuchanie, na którym przyznał, że to on udawał Abrahama podczas rozmowy z jego matką, a także to on dokonał fałszywego zgłoszenia o obserwacji Shakespeare'a w Miami.
Greg zapewniał, że robił to, bo chciał pomóc przyjacielowi. Bez wahania wyjawił, że blondynką, która za kilkaset dolarów zleciła mu całą operację, była, a jakżeby inaczej, Doris Didi Moore. Zaczęła płakać, więc zapytałem, co się stało. Powiedziała, że oskarżają ją o skrzywdzenie Abrahama. Zapytałem, czy to prawda, a ona zaprzeczyła. Wtedy poprosiła mnie o przysługę. Stwierdziła, że chce kupić trochę czasu na powrót Abrahama. Poprosiła mnie, bym zadzwonił do jego matki i go udawał. Nie byłem przekonany, ale kiedy zaproponowała mi $300, zgodziłem się. Tłumaczył śledczym Smith. Policjanci postanowili wykorzystać zaufanie, jakim Didi obdarzyła Grega. Zaproponowali mu współpracę, a ten nie odmówił. Funkcjonariusze chcieli, aby Smith, wyposażony w podsłuch, regularnie spotykał się z podejrzaną, spoufalił jeszcze bardziej i próbował wydobyć z niej prawdę na temat Szekspira. Didi z kolei widziała w Gregu swojego sprzymierzeńca i oczekiwała dalszej pomocy w intrygach. Podczas jednej z ich skazek Moore była ubrana w rękawiczki, maseczkę i czepek na włosy. Specyficzny, hermetyczny strój miał pomóc kobiecie w niepozostawieniu jakichkolwiek odcisków palców i śladów DNA. Przygotowana, usiadła przy klawiaturze komputera i napisała list do matki Abrahama, w którym, udając jej syna, nawiązała do poprzedniej rozmowy telefonicznej, zarzucając jej, że nie rozpoznała po głosie własnego dziecka. Kreując postać zaginionego, pisała również o tym, że nie może wrócić do Lakeland, bo boi się aresztowania. Greg Smith i Didi tygodniami umawiali się na spotkania, w trakcie których doświadczona manipulantka coraz bardziej otwierała się przed nowym, właściwie można już powiedzieć, wspólnikiem. Opowiadała niestworzone historie o tym, co wydarzyło się z Abrahamem, sama błądząc we własnym labiryncie kłamstw. W końcu jednak pękła i postanowiła zagrać wabank. Pozorując rozpacz, co zresztą miała w swoim zwyczaju, powiedziała Smithowi, że jego przyjaciel został zastrzelony przez handlarza nielegalnych substancji z Miami. Ów handlarz miał ponoć grozić jej śmiercią, jeżeli nie pomoże mu w znalezieniu kozła ofiarnego, na którego można zrzucić winę. Poprosiła więc Grega, by rozejrzał się w tej sprawie. Zapewniła jednocześnie, że ochotnikowi chcącemu przyznać się do zbrodni jest w stanie zapłacić sporą sumę. Policjanci, słysząc wciskane przez nią bajki i mając jej słowa na taśmie, byli blisko dotarcia do sedna sprawy, czyli odnalezienia ciała Abrahama. Do akcji wkroczył tajny agent Mike Smith, który udawał kuzyna Grega. Miał on rzekomo do odsiedzenia bardzo długi wyrok, więc za sumę $50,000 postanowił wziąć na siebie morderstwo. Pod koniec stycznia 2010 roku cała trójka spotkała się w celu omówienia szczegółów. Tajny agent Smith musiał zapytać, gdzie jest ciało Abrahama, by móc odpowiednio zeznawać. Wówczas Didi zdradziła, że wspomniany handlarz z Miami kazał jej zakopać zwłoki na trawniku tuż obok jej biura. Agent Smith, działając według sprytnego planu, zapytał ją również o narzędzie zbrodni, na którym musiał pozostawić jakiś ślad. Kilka dni później Moore przekazała Gregowi pistolet, którym dokonano zabójstwa, a następnie razem pojechali w miejsce, gdzie spoczywał Abraham. Tam na ziemi widniał betonowy kwadrat, wyróżniający się na tle otoczenia. Dziurę, w której pochowano zabitego, a później zalano betonem, wykonał za pomocą koparki
Nieświadomy niczego były mąż Didi. Mężczyzna posiadający firmę budowlaną nie zdawał sobie sprawy, że kopie komuś grób. Była małżonka oznajmiła mu, że dziura potrzebna będzie do zakopywania betonu i śmieci. Moore powiedziała Gregowi, że jego przyjaciel został zastrzelony w jej biurze, a potem przytargany tutaj. Zostawiła im samochód, by Greg razem z fałszywym kuzynem mógł wywieźć ciało. Wsiadła w drugie auto i odjechała, zupełnie nie spodziewając się, że jeszcze tego samego dnia, 25 stycznia 2010 roku, zostanie zakuta w kajdanki i zaprowadzona na przesłuchanie, gdzie już żadne kłamstwa jej nie pomogą. To, że nie pomogą, to jedno, ale dalsze próby robienia z siebie ofiary wychodziły Didi coraz gorzej. Na poczekaniu wymyśliła sytuację, w której Abraham razem z dwoma dealerami przyszedł do biura, w którym przebywała, i zażądał $200,000. Po chwili mężczyźni mieli zacząć się kłócić i wtedy jeden z nich strzelił pechowemu milionerowi dwa razy w klatkę piersiową. Gdy detektywi nie kupili jej historii, zmieniła wersję i zaczęła kłamać, iż zastrzeliła Abrahama w samoobronie, ponieważ ten wściekł się, że wydaje jego majątek. Jeszcze później zdesperowana kobieta popadła w obłęd, oskarżając Grega o morderstwo Szekspira. Gdy śledczy wyjawili jej prawdę o Gregu, wtedy wskazała na jego kuzyna Mike'a. Gdyby nie dramaturgia sprawy, można byłoby się nawet zaśmiać, kiedy policjanci uświadomili ją, że Mike to tak naprawdę policjant. Didi kompletnie przeszła samą siebie, gdy winę próbowała zrzucić na swojego 14-letniego syna. Jej IQ jest zbliżone do temperatury pokojowej. Kiedy opowiadasz aż tyle kłamstw, zaczynasz się o nie potykać. To bardzo często wynika z pychy i nigdy się nie skończy, ponieważ ona, nawet siedząc za kratami, myśli, że jest mądrzejsza od innych. To typowy umysł socjopaty. Dosadnie ocenił dziennikarz i pisarz Carl Hyacen dla telewizyjnego programu 2020. Funkcjonariusze przeszukali biuro Moore, gdzie znaleźli ślady krwi Abrahama Szekspira. Według nich został zabity dokładnie 7 kwietnia 2009 roku. Identyfikacje ciała umożliwiły odciski palców, które Denat zostawił na wylanym po jego śmierci betonie. Sprawdzono też listę ostatnich zakupów Didi, na której znajdowały się narzędzia, które, jak potem ustalono, potrzebne były do przeniesienia ciała. Detektywi przesłuchali jej byłego męża oraz syna, a potem sporządzili możliwy scenariusz. Oszukany, rozsierdzony Abraham przyszedł do biura i wywołał awanturę. Didi, chcąc za wszelką cenę zachować fortunę, zastrzeliła go. Debatowano nad tym, czy rzeczywiście mogła być to samoobrona, lecz po zbadaniu ran postrzałowych wykluczono taką opcję. Doris Moore postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Proces ruszył dopiero wraz z końcem listopada 2012 roku. Podczas rozpraw bywała wulgarna i groziła przysięgłym. Z kolei swoich prawników obwiniała o brak kompetencji oraz bumelanctwo. Gołym okiem widoczne były jej skłonności do teatralnego zachowania. Momentem, który obrazował szaleńczą naturę skompromitowanej biznesmenki, było zadane przez nią pytanie: czy jeżeli powie prawdę, to sąd pozwoli zachować jej wszystkie materialne dobra? Innym razem przedstawiła iście osobliwą linię obrony. Nigdy bym nikogo nie skrzywdziła. Lubiłam myszkę Miki, kaczora Donalda i Disneya.
Doris Didi Moore 10 grudnia 2012 roku została skazana przez ławę przysięgłych na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Na koniec warto przytoczyć dwa bardzo interesujące zagadnienia. Detektywom w śledztwie pomogli użytkownicy forum o nazwie WebSlots, na którym omawia się przestępstwa, zaginięcia i wszelkie kryminalne sprawy, próbując pomóc je rozwiązać. Forum uruchomiono w 1999 roku i tętni życiem do dzisiaj, a liczba jego użytkowników przekracza już grubo ponad 200 tysięcy. To użytkownicy forum na przełomie 2009 i 2010 roku odkryli, że dom Abrahama warty ponad $1 milion oraz wszelkie aktywa zostały przepisane na firmę Moore. Internauci zauważyli, że biznesmenka publikuje w sieci zdjęcia z posiadłości. Dało im to do myślenia, by skupić się właśnie na niej i prześwietlić jej życiorys. Na forum zarejestrowała się nawet sama zainteresowana, która w pisanych postach zaprzeczała, że jest jakkolwiek zamieszana w zniknięcie Szekspira. Wszedłem na forum i zobaczyłem, że 10 lub 15 osób znalazło umowy kupna nieruchomości i dokumenty finansowe. Zapytałem, skąd mają te informacje. Forum WebSlots miało ogromny wpływ na naszą sprawę, muszę to przyznać. Niektóre z odkrytych przez nich rzeczy były dla nas niezwykle pomocne. Chwalił forumowiczów detektyw David Clark. Drugą wartą odnotowania ciekawostką jest niezwykłe szczęście, które spotkało niejaką Antoinette Andrews, czyli kobietę, z którą Abraham miał syna Mosesa. W 2017 roku Andrews kupiła zdrabkę i wygrała okrągły $1 milion. Moses, który jest już pełnoletni, miał więc tatę milionera, a teraz mamę milionerkę. Co więcej, sam przecież także zyskał taki status, bowiem po 18 urodzinach mógł wybrać pieniądze z funduszu powierniczego, który założył mu ojciec. Niezwykła historia stalkerki, która zmieniła życie wielu osób w piekło. Koniecznie sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.